Yo, hejcie, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Clash Royale i na początku chciałbym was prosić o łapeczkę w górę, zostawcie łapeczkę w górę. Dobra, dzięki. Dzisiaj, słuchajcie, kolejny Polak, zrobiła nam się z tego bardzo ogromna seria, dużo osób pisze, że chciałby tam kogoś zobaczyć, tego, tamtego. Będę, słuchajcie, po kolei zabierać te osoby. Dizaj, słuchajcie, Kwaron. Dzisiaj Kwaron. Tutaj spójrzcie, jakim on deckiem gra. Mortar, Miner, Batsy, Spear Gobliny, Goblin Gang, Fireball, Prince i Log. Z tego co pamiętam, Kwaron już dawno, dawno temu wbił Grand Championa. Grał, słuchajcie, Hogiem i grał Mortarem też i grał Rakietą, ale... Teraz słuchajcie, jemu Hog nie odpowiada, bo czeka na jego buffa. W sumie tutaj już nam pokazał, jaki byłby jego deck w przyszłości. Mamy tu, słuchajcie, parę fajnych decków. Generalnie spójrzmy na profil Kwarona, żeby nie było... O, dobra, teraz ma, słuchajcie, 6154, 6227 to jest jego rekord. Koszt tego deku to jest 3-1, więc zobaczmy tylko na jakich przeciwników. 6403... 6480, bardzo ładne walki na same Ultimate Championy. No tutaj też Ultimate Champion, tylko że nie zapisany, ale bardzo też ładne walki. Więc Kwaron, dzięki za podesłanie replay, dzięki, że dołączyłeś. No i słuchajcie, miałem coś ważnego powiedzieć. A, Kwaron, powodzenia w wbijaniu Ultimate Championa. Sezon jeszcze trwa, więc zapewne wbijesz. Wy na dole w komach napiszcie, kogo byście chcieli zobaczyć następnym razem. A dzisiaj, słuchajcie, skupmy się na Kwaronie i na jego mortarze. Aha, jeszcze bym zapomniał. Kwaron chciałby pozdrowić, słuchajcie, cały New World Order oraz Lunę, także pozdrawiam bardzo serdecznie, także Kwaron pozdrawia i moi widzowie pozdrawiają was wszystkich. Wow, miałem to powiedzieć na początku, ale mi się kurczę zapomniało, przepraszam, ale to jest druga minuta filmiku, więc mam nadzieję, że twoi koledzy z klanu to oglądają. Spójrzmy, słuchajcie, deck na trzy muszkieterki i na Gianta, to jest bardzo deck, ale dobra. Zobaczmy, słuchajcie, Goblin Gang tutaj wyrzucił, dorzucił także Prince'a, ale jego generalnie przeciwnik zablokował czym? Zablokował go, słuchajcie, Battle Ramem. Tutaj jeszcze Prince uderzy, no Prince jest nadal w mecie, słuchajcie, to jednak ma bardzo duży damage, bo prawie chyba 500? Coś takiego, 500. No ale spójrzmy, słuchajcie, drugi kolektor od strony przeciwnika, teraz wykorzystuje sobie Fireballa, więc jestem ciekaw, jak się obroni przed trzema muszkieterkami. No, ma Mortara, tak? Ma, słuchajcie, Mortara, więc sobie chyba poradzi, ma Mortar, Log, jeszcze Prince, więc coś tam na pewno sobie rozkmini, a jeszcze bym, kurczę, zapomniał dodać, że jego przeciwnik ma hordę minionów, tak? Także słuchajcie, tutaj też jest, kurczę, problem, horda minionów plus Giant, plus trzy muszkieterki, plus Battle Ram, to jest naprawdę, słuchajcie, kosmos. Ten deck po prostu jest kosmiczny, jest on w mecie już od dawna i coś muszą w końcu z tym zrobić, żeby po prostu ta meta też się zmieniła z tymi trzema muszkieterkami, bo jest, słuchajcie, meta, tylko nie wiem, czy ona nadal jest aktualna, możecie mi napisać w komentarzach, była właśnie taka meta Battle Ram plus Miner plus trzy muszkieterki. I w sumie jakby się wkurzył, to by znalazł takich graczy, co nadal grają tym deckiem i grają bardzo, 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 bardzo wysoko. Bo ja zawsze mówię, słuchajcie, jeśli wytwiczymy sobie jeden deck, to będziemy sobie naprawdę radzić na arenie. Ostatnio, słuchajcie, był Bestia i był pokazany ze swoim własnym, słuchajcie, autorskim deckiem i jak sobie radził, tak? Spójrzmy. Słuchajcie, atak Prince'em, czy to będzie Mortar? Zaraz zobaczymy, 1371 HP na wieży i na razie Kwaron czeka na załadowanie eliksiru. Nie gra jeszcze tym Minerem tutaj, nie gra Minerem na kolektor, ale teraz dopiero zagrywa. No i spójrzcie, słuchajcie, Batsy biją prawą stronę, no coś, kurczę, coś, słuchajcie, niesamowitego. No i teraz tak, Goblin Gang to na pewno padnie, to jest 100% pewne, bo to, słuchajcie, Mortar sięga, ten Giant poleci, no i myślę, że teraz poleci Fireball, myślę, że poleci obrona, piękna obrona, słuchajcie, trzeba się też nauczyć, słuchajcie, jeśli gramy Mortarem, jeśli gramy Fireballem, musimy się nauczyć bronić Mortarem od tych trzech muszkieterek, żeby ten Fireball czasem się przydaje w lepszych momentach, tak jak tutaj było teraz, że on po prostu postawił Gianta, postawił Hordę i to lepiej będzie obronić takim deckiem, bo tak naprawdę, słuchajcie, Giant plus Horda to jest później ciężko nam zatrzymać. Musielibyśmy mieć Arousa albo Zapa w deku, chociaż tutaj też Zap to jest taka, słuchajcie, karta, że spójrzcie, że tutaj są Batsy i jest Goblin Gang, ale w tym momencie on ubija, słuchajcie, wieżę. Jest 279 HP na wieży i teraz wykorzystuje sobie Fireballa i jeszcze może postawić Mortara. Postawił Mortara, nie, wygrał, darmowe emotki oczywiście zostały, słuchajcie, wykorzystane. Claudio,
rozwalone, słuchajcie, bardzo ładnie. I teraz zobaczymy sobie na kolejnego te niki, niektórych to są po prostu kosmiczne. Teraz Kwaron jest u samej góry, będzie chyba grać na Lava Luna. Tak, na Lava Luna, więc jestem ciekaw, jak mu pójdzie. Od razu, słuchajcie, spam, miner plus z goblinkiem, także tutaj przeciwnik wykorzystał zapa, więc już tutaj Kwaron ma do dyspozycji bacy i ma do dyspozycji jeszcze goblin gang. Nie, to nie jest, słuchajcie, Lava Luna, to jest Loon. To jest, słuchajcie, Loon, to jest Loon, bo daże, wiecie, taki Loon miner, kurczę, no, wiecie, o co chodzi. Słuchajcie, ten deck... on chyba go skonstruował i grał nim bardzo wysoko, chyba wbił 7000 pocharków z tego, co pamiętam, Pompeo. Pompeo chyba w sumie na dwóch swoich kontach właśnie wbił tak wysoko tym deckiem i widać, że deck, słuchajcie, też nadal w mecie, także kurczę, wow. No ale tak jak, słuchajcie, mówiłem parę minut temu, że jak ktoś umie grać jednym deckiem, to będzie grać tym deckiem i będzie koksik. Dobrze, że tutaj... No, znaczy niedobrze, bo tutaj dla Kwarona niedobrze, chciałem powiedzieć, że dobrze, że zatrzymał te goblinki, nie? Tym Ice Golemem. I teraz spójrzmy, słuchajcie, jestem ciekaw, co on tutaj zrobi. Czy polecą bacy? Jestem ciekaw, jak on to wybroni, kurczę. No, ten Ice Golem, przeładowanie szybkie. Fireballa ładnie wyrzucił, ale jest problem. Dobra, ten przeciwnik ma tylko Fireballa, czy ma zapy? Czy ma zapa? Chyba nie ma zapa. 1564. No, przewagę ma na razie, słuchajcie, jego przeciwnik. Tutaj ma Mortara, przygotowanego Prince'a, także będzie chyba bić Prince'em, ale jest problem, jest Tombstone na środku, więc tutaj Prince może wybrać, przepraszam, Prince może sobie, słuchajcie, wybrać tutaj drogę do Tombstone'a i przepraszam, ale mój pies szczeka i zaraz po tej walce idę go, słuchajcie, uspokoić, minuta 18, więc ja teraz w ogóle sobie zrobię stop i czekajcie. Okej, słuchajcie, już jestem tutaj, Prince oczywiście poleciał na Tombstone'a, tak jak, słuchajcie, mówiłem, że poleci na Tombstone'a, no ale musiał jakoś, kurczę, Kwaron zagrać, żeby próbować tym coś Prince'em, no czasem się, słuchajcie, udaje, troszkę się zdyszałem, bo biegłem po klatce schodowej. Dobra, Inferno Dragon teraz od przeciwnika. Ten, słuchajcie, stawia Mortara. Oczywiście Mortar będzie się skupiał. Aj, tu go ubił, ładnie go ubił. Ładnie, tutaj Mortar sobie poradzi, świetnie zagrał. Ten miner, słuchajcie, Inferno Dragon. No tutaj super, super. I ciekawe, czy postawi bacy? Postawił bacy, nieźle. Ale tutaj od razu się wybronił. Ja pierdzielę, ale się wybronił. No i teraz, słuchajcie, goblinki w ogóle wybronią całą akcję, 906 na wieży Kwarona. Słuchajcie, że on tutaj wygrał. No kurczę, bardzo ciężki temat, ale patrzcie, no właśnie, to o czym mówiłem, słuchajcie, że tutaj przeciwnik wykorzystał zapa, więc on teraz mógł sobie wykorzystać Goblin Gang, ale też ciężko, no tutaj musi bronić, 812, 718, wow, niezła, kurczę, walka. Teraz, słuchajcie, stawia Mortara, już generalnie zaraz musi stawiać wszystko na jedną kartę, bo tu jednak, słuchajcie, jest 624 HP na jego wieży, plus to, że jego przeciwnik ma minera, więc patrzcie, słuchajcie, on teraz na dwie strony leci, ciśnie na dwie strony, ten Goblin Gang, kto tutaj wyrzuca minera, ładnie zagrywa Fireballem taktycznie, słuchajcie, 112, 14 i ma jeszcze loga i wygrywał, wow! Niezła walka, ja słuchajcie, tego bym nie ogarnął, ale naprawdę bardzo piękna walka. Tu w sumie Kwaron pisał, że ma jeszcze parę fajnych replay, ale to na Xboa i w ogóle, więc słuchajcie, walki byłyby naprawdę nudne. Dobra, Kwaron teraz walczy z kim? Z Arda 0909, to chyba są Turcy z tego, co widzę po mapie, chyba że ja się mylę. Dobra, teraz słuchajcie, Kwaron na dole i będzie grał na Golema. Na Golema i Lumber Jacka, tu mu ściąga, ściągnął mu. Kurczę, no, good game. Także zobaczymy jak sobie poradzi na tego Golema. Lumberjackiem zagrywa. Nie wiem, czy Kwaron pierwszy postawił tego? Kurczę, nie zauważyłem, czy Kwaron pierwszy postawił Mortara, bo tamten, słuchajcie, chyba chciał postawić sobie pompkę, no ale niestety, no to dopiero teraz stawia pompkę, tu oczywiście będzie uderzał, tutaj wykorzystuje Fireballa, Tanks mu tutaj wysyła, ja też, słuchajcie, właśnie tak czasem robię, znaczy no, robiłem przed tym, jak grałem Golemem, że po prostu, jak stawiałem kolektor, to dziękowałem. Wiecie dlaczego tak się robi? Żeby troszkę zbejtować przeciwnika, że jednak, kurczę, że jednak mu dać, słuchajcie, żeby go tak okiwać w ten sposób, że po prostu, żeby pomyślał, że my mamy trzy muszkieterki i żeby on się już martwił, żeby nie wykorzystywał wszystkich danych kart. Po to się to robi, ale widać, słuchajcie, że tutaj Kwaron stara wyga w Clash Royale, więc tutaj no ciężko byłoby go tutaj okiwać, bo w sumie gdzieś ten Lumberjack się pokazał, więc kurczę, no kiedyś był deck, pamiętam, że był fajny deck właśnie Lumberjack plus trzy muszkieterki, ale teraz już nie ma i tutaj generalnie ściągnął tego Baby Dragona minerem, tutaj ściągnął ten target, no i sobie radzi. Teraz Lumberjack,
Super, chcę tutaj wykorzystać. Dobra, teraz leci Goblin Gang, bronię tego Lumberjacka. Ale spójrzcie, że tutaj jednak są problemy, bo ten Lumberjack dochodzi do tej wieży. To jest, słuchajcie, nadal mocna legenda, która ma bardzo duży damage. No, 347, a tutaj 394 na prawej wieży Kwarona, lewa wieża, słuchajcie, przeciwnika. Bo w sumie jakby tak patrzeć od jego strony, to jego prawa wieża, jeśli wiecie, jeśli, bo on jak gra, to jest na dole i wtedy ta wieża się obraca w prawą stronę. Ale dobra, nieważne, taki mały szczegół. Ten, słuchajcie, Prince, tutaj od razu gobliny, no ale to wiadomo, słuchajcie, to było pewne, że w sumie ściągnie mu ten target tym princem, a czy tym golemem. No i tu od razu, słuchajcie, Nightwitch ściągnięta, ty wykorzystał, więc myślę, że on mu tutaj odda chyba tą wieżę, bo w sumie nie ma szans. Ten Baby Dragon się skupił na wieży całkowicie, no ale to padnie ten Baby Dragon, padną te bacy, bo jednak, słuchajcie, no jest tutaj Baby Dragon jest mocny, tutaj na te papierkowe karty, no to jest, słuchajcie, mocny. No i tak, ten golem, słuchajcie, od prawej strony, myślę, że gościu jest pewny siebie, że po prostu on będzie uderzał w trzy gwiazdki, bo w sumie też będzie mu ciężko tutaj zagrać na tą lewą wieżę, bo jednak ma Mortara, tak? Czyli tutaj Kwaron może go po prostu ściągać w jakiś tam skurcze sposób, może go ściągnąć Mortarem na drugi bok. No i tak, generalnie tu, słuchajcie, ciężko się jest wybronić właśnie przed tym Baby Dragonem, tak? Jeśli patrząc na karty Kwarana, no bo czym, słuchajcie, broni tutaj? No bacy, dobra, spoko, ale jeśli ten Baby Dragon zmieni target, to wiecie, to te bacy weźmie na hita, nie? A po drugie, przeciwnik, nie wiem, czy w sumie nie zauważyłem, czy on ma zapa. 881, wow, naprawdę walka kozak, patrzcie się, ten Lumberjackiem 1843 i myślę, że tutaj będzie wykorzystywał ostatnie, znaczy no, będzie starał się przycisnąć na sam koniec chyba wszystkimi jednostkami, ale będzie musiał przemieszać. O, przeciwnik ma jeszcze zapa. Patrzcie, 727. Czy tutaj, kurczę, w ogóle Kwaron wygrał? Bo naprawdę kozak walka, patrzcie się. Kurczę, tutaj 727, tutaj 550, no ciężko, ale postawił ładnie tego Mortara. Ten Mortar też mu uderzył, przeciwnik już też, słuchajcie, no kurczę, jest 700 na tej wieży, ja muszę cisnąć, ja muszę cisnąć i myślę, że teraz Mortar będzie odkładki, tak jest, i teraz poleci Miner i pewnie Fireball, żeby to wszystko fajnie zakończyć. Miner poleciał, super ekstra, a w ogóle Kwaron go ma na max levelu, także gratulacje, w ogóle teraz zwróciłem uwagę, ale nawet w sumie gdybym miał na 12, to by też sobie spoko radził. No musi, bo słuchajcie, Kwaron ma tańszy deck, tak? Czyli on tu może w ogóle sobie ładnie przetasować, a ten musi budować cały ten atak od początku, od swojej, słuchajcie, mapki. O, tu postawił mu Mortara, troszkę go zdenerwował. Myślę, że zaraz będzie Miner, poleci jeszcze Fireball. Wow, ale w ogóle jak go załatwił go Mortarem, super. Masakra, piękne, piękne walki i też trzeba mieć nerwy, słuchajcie, do takich rzeczy. I to tyle, jeśli chodzi o ten, słuchajcie, odcinek. Dziękuję Kwaron za podesłanie, życzę Ultimate Championa, piszę na dole w komach, kto ma być następny, jaki następny Polak, być może uda się kogoś załatwić za granicy. Dużo osób pisze o Jacka, ale Jack to zbytnio nie udostępnia swoich replay z tego, co mi wiadomo, udostępnia tam swoim chyba kolegom tylko, także wiecie, no Jacka jest trudno, ale Jacka można często spotkać, słuchajcie, w TV Royale, więc tutaj jest żaden problem, możecie zobaczyć, jak on walczy, albo także był u Asha, chyba kilkanaście razy był u Asha, więc tam też możecie obejrzeć jego walki. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, dziękuję wam za obejrzenie do tego odcinka do samego końca, zostawcie łapę w górę, zostawcie jakiś miły komentarz, znaczy w sumie zostawcie komentarz, który następny Polak. I dzięki, no, się rozgadałem. Pozdro, wariaty, elo.